Michał Aleksiejczuk dla portalu FightSport. Michał, już co tydzień, co dwa tygodnie się spotykamy, z czego się ja bardzo cieszę. No ja również, ale wolałbym, żeby już teraz się walka odbyła i żebyśmy już zrobili po walce, a nie przed. Monitorujemy praktycznie każdy tydzień twoich przygotowań. Widziałem, że ściągnąłeś bardzo dobry skład. Robert Roszkiewicz, Andrzej Molczanow. No chyba już w zasadzie można powiedzieć, że niczego ci nie brakuje i nie będziesz mógł mówić, że wygrałeś w słabym stylu, tylko że byłeś przygotowany na 100% i dlatego tam wyszło to poddanie czy ten knockout ze względu na te treningi. Nie, no tak, team już skompletowałem, już tak mi się wydaje, że już jest w komplecie, już na razie niczego więcej nie potrzeba na ten czas, na ten okres przygotowawczy. Też tutaj w Warszawskim Centrum Atletyki też robię sparingi, sparuję z chłopakami, też mnie tam dobrze dociążają, także wszystko już jest dopięte tak jak powinno być, także już teraz nie będę mógł powiedzieć po walce, że czegoś tam zabrakło, żebym źle przygotowany, no bo wszystko idzie bardzo dobrze, robię każdą płaszczyznę z każdym z poszczególnych trenerów, także lepiej nie trzeba. Przeciwnika już rozpracowałeś, wszystkie walki przeglądnięte, słabe strony i tak dalej, czy to dopiero jest ten ostatni etap? Nie, no jeśli chodzi tutaj o analizę tego rywala, no to już został on tam prześledzony i tak naprawdę jest śledzony codziennie, no bo ja tak mam, że oglądam codziennie walki swoich rywali. Coś tam zawsze w głowie zostanie, te ruchy i inne te takie rzeczy już techniczne. No jeśli chodzi o to, no to już tam taktyka jakaś jest. Tutaj wspólnie z moim sztabem, no jakieś tam poszczególne elementy tej taktyki omówiliśmy, także taktyka jest, no a czy wyjdzie ona w walce, no to już zobaczymy. Te ostatnie tygodnie to co to będzie? Szlifowanie szybkości, szlifowanie jakichś elementów, które jeszcze trzeba, czy raczej utrzymanie tej formy, którą miałeś powiedzmy do gali UFC 217 w Nowym Jorku, czy po prostu gdzieś tam przebudowałeś i pewne nowe rzeczy też wprowadziłeś ze względu na rywala chociażby, tak? No tak, myślę, że tutaj na płaszczyźnie, no i na pewno zapasów, tak, bo zapasy tutaj zacząłem tak naprawdę robić ile? No to jest już trzeci tydzień właśnie z trenerem Robertem, zakończyliśmy trzeci tydzień pracy, więc na pewno pod kątem zapaśniczym się rozwinąłem. Tutaj stójkę, no to też wiadomo, że się rozwijam, no trener Andrzej już jest ze mną od ponad roku, także to sporo czasu i wiadomo, że takiego jakiegoś wielkiego progresu zauważalnego nie zobaczę, tak jak to jest w zapasach, no bo wiadomo, no dopiero zacząłem. Tak samo było i z Andrzejem, tak jak zaczynaliśmy, to też tam szybko to szło w górę. Teraz są już trudniejsze rzeczy, jest ciężej, no ale pracujemy cały czas na to poprawę. A ostatnie tygodnie, no jeszcze na razie pozostaję przy ciężkich treningach. Na półtora tygodnia przed gdzieś na pewno już jakaś tam szybkość będzie i elementy techniczne, żeby tam już łapać powoli tą świeżość i tak to będzie wyglądać. Michał, mam nadzieję, że te przygotowania powiedzmy zaowocują zwycięstwem. Jutro jest jeszcze gala DSF Kickboxing Challenge, będziesz na niej? Nie, na gali niestety nie będę, bo muszę wracać tam do siebie do domu, tam już mam też zaplanowanych kilka treningów, także wracam do siebie. Szkoda, że nie będę, bo tutaj fajne, bardzo fajne zestawienia widziałem są w karcie, no ale nic, no niestety, no na razie tutaj muszę się skupić na swojej pracy i na razie wszystko pod to ustawiam, sobie dużo rzeczy odmawiam, no ale no niestety, no trzeba tak i nie ma innego wyjścia. Cóż, mam nadzieję, że jeszcze zrobimy parę wywiadów przed samą galą, przed wylotem. Zobaczymy stan przygotowań i cóż, trzymam kciuki, żeby ci się nic nie przytrafiło, żebyś był w pełni zdrowy i modlę się, żeby przeciwnikowi się nic nie stało, bo wiesz o co chodzi, nie? Nie, no tak, no mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Może po prostu tak miało być, takie zrządzenie losu, że miałem teraz, odwołali mi tą walkę, miałem dłuższy okres na przygotowanie się, dużo fajnych rzeczy się nauczyłem nowych, w tym można powiedzieć, że krótkim czasie. Ale myślę, że pokaże się teraz trochę z innej strony, że to będzie już trochę inny Michał, bo nie ukrywajmy, no wszystkie te moje walki toczyły się w stójce, gdzieś tam broniłem obaleń, a teraz kto wie, no parę fajnych myków mam, nauczyłem się tutaj z trenerem Robertem,
Także wiadomo, no, jak coś się cały czas trenuje, to na automacie powinno wejść. Także na to liczę i tyle. No i pozdrawiam wszystkich oglądających, wszystkich tam czytelników Fight Sport. No i do zobaczenia 30 grudnia. Ale jeszcze ostatnie pytanie ci zadam. Wczoraj podpisał umowę Marcin Prachnio z organizacją. Znaczy wczoraj, czy powiedzmy jakiś czas temu. Tych półciężkich robi się trochę w tym polskich półciężkich w UFC. Nie, no moim zdaniem tutaj, jeśli chodzi o taki potencjał ludzki w naszej tutaj polskiej kategorii, tej półciężkiej, to potencjał jest bardzo duży. Tutaj to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tutaj naprawdę, no fani nie mają na co narzekać, bo tak naprawdę, tak sobie ostatnio o tym myślałem, no u nas MMA ile jest lat? No nie jest zbyt długo. Chodzi mi o popularność tego sportu i rozwój. Ono nie jest zbyt długo, a tak naprawdę mamy naprawdę dużo fajnych, ciekawych zawodników, którzy no już wygrywają naprawdę na arenie międzynarodowej i z tego się trzeba cieszyć, że ten potencjał w ludziach u nas jest. Parę lat temu tutaj w tym miejscu KSW odkryło klatkę, więc ja mam nadzieję, że odkryją tutaj matchmakerzy wszystkich organizacji kolejne wielkie talenty. Michał, do zobaczenia przy okazji kolejnego wywiadu i mam nadzieję, że uda nam się jakoś wszystko połączyć na tyle, że bez kłopotów dotrzesz na walkę i zwyciężysz i nie ma tutaj pytań. No to dziękuję bardzo, no i do zobaczenia. Do zobaczenia.